Siemano, młodzieże, dzisiaj wam wytłumaczę teoretycznie bardziej, bo nie chcę mi się tutaj brudzić jakimiś rozpuszczalnikami czy benzyną. Metodę, która pozwala bardzo szybko i skutecznie, bez praktycznie żadnego nakładu pieniężnego, odblokować, jeżeli jest podejrzenie, odblokować lub tak nawet profilaktycznie przepukać pierścienie. Jest to o wiele lepsze, polecam to, bo sam to robiłem, można powiedzieć, że nie ja to wymyśliłem, ale została to metoda przeprowadzona na forum L46 Fanatics, właśnie kiedy zaczynałem przygodę z szukaniem problemu spalania oleju w tym silniku. To było chyba z 5 czy nawet 6 lat temu na tym forum. I na początek były takie różne tam mity, że te pierścienie w tym M54 są, tak jak mówiłem, słabe. Ale chodziło o sprężystość, że nie za bardzo dobrze trzymają na ściankach i przez to spala olej właśnie, no i te pierścienie zawalają się olejem, przez co no, później są, można powiedzieć, przyblokowane i pali jeszcze więcej oleju. Więc mówili, żeby oczywiście płukankę zastosować, no i wszyscy oczywiście tam płukali, ja tam też płukałem, dlatego mam takie, a nie inne nastawienie do płukanek i w ogóle tego całego rynku. No i płukałem też ten olej, często zmieniałem, nic to nie dawało, bo jak później się okazało, były duże szczeliny na pierścieniach, więc nic by to nie dało, bo sytuacja by powracała, ale płukając ten silnik i tak to nie czułem takiej różnicy jak po właśnie zastosowaniu tej metody. Na początek co zrobiłem i to opisywałem w tym wątku, że po prostu zalałem cylindry jakimś tam specyfikiem polepszającym. To był wtedy chyba jakiś tam przemysłowy płyn do właśnie do czyszczenia części samochodowych na bazie ksylenu. No i ogólnie ropopochodny, może być to nafta, cokolwiek, może diesel nawet z benzyną, no cokolwiek, z jakąś domieszką. Coś tu z tego, z domieszką jakiegoś tam rozpuszczalnika, żeby nie było za rzadkie, żeby za szybko nie wyparowało. Zalewałem te cylindry po kolei, opuszczałem je na dół i odczekiwałem jakieś tam, powiedzmy, pół godziny, godzinę. Potem odsysałem to z powrotem strzykawką i zrobiłem tak raz i poczułem zajebistą różnicę. Trochę spalanie spadło, ale była różnica ogólnie w pracy silnika, ogólnie jak się zbierał, trochę było czuć więcej tak jakby momentu. I zrobiłem to potem drugi raz, ale drugi raz zrobiłem to za wskazówką, koleś się nazywał, miał nickname Pullman chyba, może ktoś z was go tam zna. I on jeszcze właśnie wykorzystał tą metodę, to nie jest jakaś tam moja wymyślona metoda, po prostu zalewanie cylindrów naftą, żeby tam odmoczyć pierścienie, ale on do tego jeszcze dodał to, że tak jak mówiłem, opuszczamy sobie kolejne tłoki. No tutaj w tym silniku może być troszkę to utrudnione, bo silnik, wiadomo, jest pochylony, więc nawet jak opuścimy ten tłok w dół, no to silnik będzie pod kątem, więc trzeba uważać, żeby nie zalać tam zaworów, żeby się nie wylewało, więc ja polecam jakieś tam, powiedzmy, 150 ml, 200 zalać poszczególny cylinder, ale nie wszystkie, bo wiadomo, jak będzie tłok u góry, no to część nam się wyleje. Ogólnie po kolei, no trzeba trochę czasu poświęcić, ale opuszczamy ten tłok, zalewamy, czekamy i później wkręcamy, no coś takiego trzeba mieć. Albo to jest końcówka właśnie z pomiaru szczelności, który jest zajebistym testem, albo można sobie, może, nie wiem, zniszczyć no, manometr do mierzenia kompresji, no zależy, no jak tam wolicie, ale dobrze by było, jeżeli to by było właśnie wkręcane. I tutaj podajemy potem na koniec sprężone powietrze do momentu, aż z cylindra wszystko spłynie na dół do miski. Jeżeli po na przykład tych tam 30 minutach nie będzie nic już w cylindrze, to proponowałbym zalać jeszcze raz tą samą dawkę i od razu potem właśnie sprężone powietrze, żeby to przepukać, żeby to spadło, spłynęło na dół. Ogólnie chodzi o to, żeby... Gdzie tu mam jakiś tłok? Tak jak widzicie, tu biegnie sobie tym zamkiem, potem tym zamkiem i olejowym, potem już spływa albo poza, albo do środka, właśnie tymi dziurkami tutaj, co widać, do miski. I
metoda działa. Wszyscy, co to robili, dużo ludzi to robiło. Wszyscy, co to robili, mówili, że jest poprawa. Jedni mówili, że tam z minimalnego spalania oleju było nic, zostało nic, czyli nic nie spalał silnik. Ja zauważyłem minimalną poprawę, no bo przy rozwartości pierścienia 2,5 mm olejowego, no to tam nie ma co dużo oczekiwać, ale była lekka poprawa. Jedni mówili, że lepiej jest, trochę się zmniejszyło. No i ogólnie lepiej silnik chodzi, także nikt raczej tam nie mówił, że jest to beznadziejna metoda. I teraz uwaga. Metoda działa ze sprężonym powietrzem jeszcze lepiej, ale trzeba uważać, jeżeli ktoś nie wie, co ma w silniku, nigdy go nie otwierał, nigdy nie ściągał pokrywy zaworów, nie wie, co jest w misce, nie wie, jaki tam jest syf, nie polecam. W ogóle, jeżeli ktoś nie wie w ogóle, o co chodzi, jak się za to zabrać, niech tego nie robi, bo być może uda mi się zdobyć materiał, to znaczy pozwolenie na użycie materiału od jednego z Was, który właśnie robił podobną sprawę, bo okazało się, że po odkryciu góry zastał tam popiół, praktycznie sadzę, nie jakiś nagar, tylko sadzę. Zobaczymy, być może w następnym razem mi się uda coś zmontować i właśnie opowiem o takim płukaniu drastycznym, tak jak mówiłem, że można wypłukać sobie silnik naftą, ale płukanie, jeżeli nie znamy swojego silnika, odpada. Także tak jak mówię, można tą metodę tutaj z płukaniem cylindrów wykorzystać, tylko trzeba po prostu znać swój silnik. Jeżeli ktoś zna swój silnik, jest pewny, że w misce jest super, że nic tam się nie odmoczy, wiadomo, to trzeba robić na najlepiej na oleju, jeszcze w silniku przed zmianą oleju, żeby to było jeszcze zmieszane z olejem, żeby nie było takie drastyczne tam po prostu na dno, tam jest sensor, wiadomo. Także przed zmianą oleju można to zastosować, potem wiadomo spuścić olej, zalać nowy i nie tylko kto ma jakiś problem ze spalaniem oleju, może to być po prostu już starszy silnik, potrzebuje może troszkę właśnie odmaczania pierścieni i na pewno Wam to pomoże, nie zaszkodzi. Zaoszczędzicie mnóstwo pieniążków, zamiast tam wlewać jakieś super właśnie płukanki, które na 6 czy tam ileś litrów oleju wiele nie zrobią. Ta metoda robi to o wiele lepiej, szybciej, błyskawiczniej i praktycznie nic nie kosztuje. No, trzeba mieć kompresor. Jeżeli ktoś nie ma kompresora, może ogólnie zalać te cylindry, odczekać, zależy, może nawet całą noc, poczekać aż spłynie, na drugi dzień już tam nic nie będzie. Także polecam, jest to dobra rzecz. Tutaj w tym silniku odkręcanie miski to jest porażka. Jeżeli ktoś ma jakiś tam inny silnik, gdzie miska praktycznie tam kilkanaście śrubek, pyk, schodzi bez problemu, także można ogarnąć wiele rzeczy, sprawdzić, w jakim stanie są panewki. Wiadomo, wyczyścić tą miskę, co tam jeszcze, nowe uszczelnienie, wiadomo. I tak samo właśnie przepłukać ten silnik bez miski, bo wtedy jak zlatuje, to od razu zleci bez miski na dół. Nie będzie ryzyka, że tam się coś odmoczy. Także tyle na dzisiaj. W następnym odcinku Wam wytłumaczę może bardzo proste dwie metody, jak sprawdzić stukanie panewki korbowodu i czy to jest w ogóle panewka korbowodu i która to jest. Także trzymajcie się, na razie i cześć.